Mam wielki zaszczyt i ogromną przyjemność pogratulować pani Kasi sukcesu i wręczyć nagrodę w postaci biletu na Festiwal Eurowizji w Kijów 2017. Pani Kasi. Kasia Moś będzie reprezentować Polskę podczas 62. konkursu Eurowizji. Jak to brzmi w ogóle? Jak się czujesz? Brzmi groźnie. Dobrze, że nie zemdlałam dzisiaj, ale tak na poważnie, no to jest dla mnie niezwykle nobilitujące. Jest to dla mnie niezwykle wyjątkowy dzień, wyjątkowa chwila. To, że tak wielu ludzi mnie wsparło, to jest dla mnie naprawdę osoby, która już funkcjonuje na scenie i śpiewa ładnych parę lat. To jest niezwykle miłe i ja naprawdę się tego nie spodziewałam, bo wiele razy w życiu ktoś mówił mi, dobrze, masz super piosenkę, jesteś świetną wokalistką, a tak naprawdę potem nic się dalej nie działo, a tutaj się wydarzyło i to coś tak niesamowitego, że naprawdę jest to dla mnie ogromny szok, ale też wdzięczność dla wszystkich, którzy oddali swój głos i zechcieli na mnie zagłosować. Odstawmy na bok konwenanse i taką poprawność polityczną, jeśli chodzi o wypowiedzi. Czy spodziewałaś się, że piosenka Flashlight podbije serca zarówno jury, jak i widzów? Szczerze mówiąc, chyba nie do końca, bo ja jestem raczej pesymistką i ja bardzo krytycznie podchodzę do swojej osoby, do swojego śpiewania. Może to przez to, że mam rodziców muzyków i u nas zawsze było, że oczywiście rodzice chwalili nas wtedy, kiedy należało, ale też mówili, że jeżeli coś jest nie tak, to po prostu nas o tym informowali. Tą piosenkę stworzyliśmy w Londynie z dwoma producentami i rzeczywiście po odsłuchaniu chłopcy stwierdzili, Kasia, to jest w ogóle perfekcyjny numer na Eurowizję. Ja mówię, no tak, ale może nie będę kolejny raz, w zeszłym roku byłam, że może nie, ale potem po dłuższym zastanowieniu stwierdziłam, kto nie ryzykuje, ten nie żyje, więc warto spróbować, szczególnie, że rzeczywiście rozgłośnie radiowe nie grają za bardzo naszej muzyki, więc każda szansa pokazania się na dużej scenie, zaprezentowania muzyki i potem może że będziemy mogli po prostu zagrać więcej koncertów, co dla nas, dla wokalistów, muzyków jest najważniejsze tak naprawdę. Ten kontakt z ludźmi, koncertowanie, wymienianie się energią, to jest najważniejsze. Dlatego zdecydowałam się wziąć udział w Eurowizji, a to, co mnie dzisiaj spotkało, to jest naprawdę, jestem dalej w ciężkim szoku. Obserwowałaś konkurencję? Tak, słuchałam. Słuchałam piosenek wszystkich wykonawców i też uważałam, że wiele z tych piosenek jest naprawdę bardzo fajnych i że będzie bardzo trudno wybrać tą, która wygra. I wiedziałam, że na pewno bardzo ważny będzie ten występ jednak na żywo. Czym się na co dzień zajmujesz? Żyjesz tylko z muzyki? Tak. Skończyłam wiolonczelę w szkole muzycznej, ale nie gram, bo nie był to mój ukochany instrument, więc... To jest fantastyczne. Dzisiaj spełnił się, można tak żartobliwie też trochę powiedzieć, Polish Dream, ponieważ w twoim przypadku sprawdziła się zasada do 3 razy sztuka. Bo nie wszyscy pamiętają, że ty już 2-krotnie startowałaś. Nie udało się. Za 3, proszę bardzo, lecisz nas reprezentować. No tak. No zobaczymy. Mam nadzieję, że rzeczywiście będzie dobrze. Czego się życzy wokaliście na scenie? W sumie to nie wiem. 100% wykonania zadania.